Siemano wam wszystkim, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Redfall. Słuchajcie, kontynuujemy zabijanie wampirów. Ja nie wiem, co się dzieje z tą grą, w sumie grą też, ale fabułą. Waszek właśnie zleciał z mapy, patrzy na nią, ja biegam, gdzieś się baguję, w ogóle wcześniej się też zbagowaliśmy tak śmiesznie. Pixelioza, w ogóle jakieś jaja. Ale dobra, no mamy strzelać, mamy znajdować rzeczy, bo to jest looter shooter i co, i strzelamy, i biegamy, i zabijamy, i nawalamy kołkiem, i sramy, jak widzicie. Idziemy do kibla. Dlaczego to jest ta opcja? Tego nie zrozumiem nigdy. Wypracowaliby grę, a nie dawali możliwość strzelania. Ja jestem Lokarius i jest ze mną Waszek. Witajcie, witajcie. No jakby, no musiałem się załatwić przed misją, tak? Przecież nie pójdę z pełnym bebechem na misję, bo się zesrą jeszcze w trakcie. Stary, właśnie wybielacz podwędziłem jakiemuś woźnemu czy komuś. Ty gadasz. No i pieniądze za to. Czy on będzie teraz wybielał toaletę? Chciałem za to pieniądze. Ja pitole, co jest? Najlepsze jest to, że to po prostu kradnie mi, bo od razu bierzemy do Kiermany. No. Dom, w którym... A, ty poczekaj, my to zrobiliśmy te... A, już nie mamy dalej kontynuacji wątku tego... Mhm. Tego doktorka Addisona. No dobra, to w takim razie zróbmy jak Grom z Jasnego Nieba. Coś tam będzie na temat anten i człowieka widmo, analizatory i tak dalej. No, ruchamy to. Niektórzy walczą, inni uciekają. Lub zamierają. Łatwo zgadnąć, do którego typu należy. Uciekam. Są i tacy, co chcą całować dłoń, która zadała im cios. Kultyści próbują zakumplować się z człowiekiem widmo. By nie musieć kłaść głowy na pieniek. Może marzy im się awans w tej piramidzie. Zmontowali zmyślny sprzęt. Namierzali go za każdym razem, gdy zaczynał bredzić te swoje bzdety przez radio. Teraz my go mamy. Brakuje nam tylko paru części. Anna radzi przeszukać jakąś starą łódź. No dalej, gnido. No dalej, gnido. Miałem błąd. Jaki błąd? Tam było, że na statkach, ona mówiła, tam było starych na statkach. Starych statkach. A, i w ogóle miałem powiedzieć, że trochę przypał, że w sumie najbardziej ciekawa, najbardziej ciekawa, najciekawsza, jakiś najciekawszy wątek jest ukończony, nie? Jakby nie można dalej go czaić. A czy mi się wydaje, że to pewnie będzie kontynuowane jakoś dalej, nie? Nie tak, ale jakoś, no, jeśli chcemy skonstruować, biegamy z zegarkiem i do bagażnika, a wiesz, ale tak, no ta fabuła jest bardzo nieprzemyślana generalnie, że to jest, no, że bieganie z zegarkiem jest zapisem fabularum, to jest po prostu jakiś śmiech na sali. A jak my się w ogóle dostać na tą łódź, bo ona jest na środku jakby trochę oceanu. No ale chodźmy się, postrzelać muszę. Dobra, no to chodźmy w sumie tam. Pamiętajcie, widzowie, jak się wam spodobał odcinek, to zostawcie lajka, zostawcie subiczkę. Nam to oczywiście bardzo pomoże. O, i dzwona. No, dzwona też zostawcie, bo tak to nie będziecie widzieć naszych... jak będziemy wrzucać filmy, to nie będziecie widzieć, a ani nie będziecie widzieć powiadomień o streamach, które już niedługo wrócą. No. Naprawdę się zastanawiam, jak się tam dostać na tą łódź. Chyba, że będziemy mieli opcję jakiegoś transportu z wybrzeża, ale... A pokaż, co tu się dzieje. Właśnie, a tam było coś tam powiedziane na temat latarni morskiej. Nie wiem, czy my tam... Po wampirzyce. Hello there! Ono tu. Etcha. Etcha. Nie ma rozrywania. Wow. O, jeszcze raz. No to, czemu podwójny kołek poszedł? Nie wiem, podwójny kołek poszedł. Chwila w odpoczynku. Chwila w odpoczynku. Bo daleko to jeszcze jest? Niedaleko. Wow. To w porządku. Ja bym się zamontował na tą... Jesteś najlepsza. Nie jesteś najlepsza. Spadaj. Dobra. Zostaw moją postać w pokoju. Tędy chyba nie przejdziemy, tak mam takie wrażenie, więc chyba musimy iść naokoło. Dawaj do góry tu. No tak, no. Właśnie widzę. Chyba tak to nie działa, to nie jest Skyrim jednak. Proszę, musi być Skyrim, błagam. Kurde, przegrupujmy się. To jest Bethesda przecież. No tak, ale może poprawili już, wiesz. Jednak trochę lat minęło, ponad 12. Może już stwierdzili, że jednak to nie jest za dobry pomysł robić takie gry. Chyba tak, no.
No, ale mam nadzieję, że coś na tej latarni morskiej będzie. Chyba, że... O kurde, faja, może my powinniśmy płynąć... Może powinniśmy iść do portu? Hej, Jacob. Co zamierzasz potem zrobić? Do doków, w sensie. No wiesz, kiedy wygramy. Nigdy nie myślę o potem. Może powinieneś zacząć? Nie. Ja nigdy nie zaczynam. Ty żyjesz tylko teraźniejszością. Tak. Tu i teraz. No, leć, ptaku. Dobry pomysł. Ale pójdzie łokie to w ten. Oni są spikselizowani na tej czerwonym tym. No totalnie. Widzicie to? Że oni, widzowie? Że to normalnie są piksele na ich tych, na ich obudkach. Jakby była słaba rozdzielczość, jakieś nie wiem, 144p. Kurde, oberwałem. O, amunicja. Może być. Dobrze, widziałem, że dostałem HP za to, że kogoś zabiłem? Stałem się wampirem? Możliwe, że masz jakieś ten, bonus w broni. Masz jakiegoś lifesteala może. Ty jesteś wampirem, ale ja... Stałem się tym, z czym walczę. O nie. Zaraz zabić. O! Chociaż księżyc wciąż jest taki sam. Stary, 200 HP mi zabrałeś. Prawie, naprawdę zginąłem prawie. No ulecz mnie teraz. Nie, ja nie będę tracił tych. Chociaż jedną. Czekaj. Jezu, jak mało to respi HP. No jest to masz chyba... A nie, nie wiem, czy to jest umiejętności. Zaraz, to było w umiejętnościach. To odcisz członka zespołu, a nie. Nie było w umiejętnościach. Właśnie czemu nie ma na przykład jakiejś takiej umiejętności, że nie wiem, więcej uzyskujesz życia używając apteczek? Ja coś by się przydało. A nie, są jakieś useless rzeczy. Przydaj się na coś. Papa. Przestań do niego mówić. Co tu jest? Ciekawe. Kurde, walę wszystko łokciem. I tam mnie ukołysała, i tam śniłem. Ach, biada. No dobra, okej, ale jesteśmy jakby w miejscu, w którym i tak za bardzo słabo nie mamy do zrobienia. Mam tu jakieś notatki, nie będę tego czytał, bo mi się tak szczerze mówiąc nie chce. Że może przeczytanie ich... Znaczy, nie, w sumie to... Nawet nie są ciekawe notatki, to są jakieś takie pitolenie, takie od rzeczy w ogóle. Są takie pitolenia? Ja znalazłem pieniądze. Po prostu pieniądze. Ja tu jestem przy tej latarni morskiej, ale wiesz co, ja tak chcę rozglądać z jakąś... A! No nie, dobra, co ja gadam, przecież to tutaj, no tak. Wampiry przecież wstrzymały morze. Cofnęły linię brzegową. Tam można normalnie dojść. No to, wow, no tak. Ale to wygląda. No, ale zginiemy w ciul. Ej, no nie rób tak. Przydatna rzecz. Spokojnie, ale to nie tracisz HP, jak skoczysz na tym. Nie wyskoczyłem z tego. Ja pierdzielę, żartujesz. Dobra, spokojnie, jeszcze żyję. Jak z tego skoczysz, to nie ten. Tak, zapomniałem o tej mechanice, przecież nie tracę HP. Dobra, chyba to przeżyję. Chyba to jest słowo klucz. Oła! Chyba dałem radę. O, wampir. Dobry. Iść! Ono tu. Co zrobisz? Co zrobisz? Powtórz jeszcze, powtórz. Tak myślałem. Speak to me. Czy co to? A, to są takie boje jakby. No to są te boje, które są przeważnie na wodzie, ale że nie ma wody, to se błe leży tutaj. Chłopaki. Błe. Błe. Boys. Boys. No dobra, o, samolot nawet jest. No, torba podróżna, w której jest pistolet. Zawsze na podróż sobie zawsze biorę jakiś pistolet do torby. Jakieś gnata, tak. Tak. A nigdy nie wiadomo, co się stanie. No bo wygląda to w sumie... Jakby ta gra nie była tak brzydka, to by wyglądało to dosyć ładnie. Potrzebne rzeczy będą na górze. To jest dosyć fajny koncept, taki pomysł tego. Tak, no. Ej, dobra, a nie. Myślałem, że się pokazują, a to czerwone, takie po prostu. Ty, co to jest za... Kultysta człowieka widmo, wręcz coś. Człowiek widmo, może leć kroku. Zapracuję na swoją karmę. No bo zajebiście zapracowałeś, wykryłeś tylko jednego chłopa. No może tylko jeden jest. O nie, dobra. Nie jest tylko jeden. Na pewno nie. Kurde no. Daj mi swoją głowę. Dobrze.
Ale to czemu ta snajperka ma te trzy pociski? Jak mnie to irytuje. No ma chłop spłonął. Co ta woda jakoś dziwnie działa tu? Pierdykam. Ale ten koncept z tym cofnięciem tej linii brzegowej, czy tam w ogóle wody, to fajnie to wygląda. Co? To wygląda spokojnie. Zobacz ten pukiel, który to jest? Nie zdradzała tajemnicy. Ale ja chciałam... Odblokowana... Czekaj, ręka pierwsza? Nowy poziom upiornego pukla? A to można gdzieś rozdać? Czekaj, upiorna... A, bonus rangi, ranga pierwsza. Automatyczna regeneracja pierwszych 10% super umiejętności. O, tak. No jak sobie weźmiesz w umiejętności i tam masz w prawym górnym rogu piorne pukle. Taki masz bonus rangi. Automatyczna regeneracja pierwszych 10% super umiejętności. Aha, to czyli masz to samo co ja. Nice. Co to się dzieje? Gdzie my tu mamy iść? Właśnie, I don't know. Jakieś drzwi, maybe? O! Munition. Give me that. Jezus, prawie byś się zabił. Co robisz? Ała, no! Kurde, faja. Ja umieram. No, umierasz. Ale co to się stało? Bo coś tu się elektryfikuje, kurde. Ała! Boli mnie! Chłop nie żyje. Yeah, yeah. Ała, gdzie ty jest? Co tu się dzieje? Bo tu jakaś elektryczność i woda niewidzialna tam jest. Czekamy stąd. Nie można normalnie przejść, matko, coś ty tu porobił. Tak lepiej. Nie można strzelać randomowe rzeczy w tej grze. Właśnie chyba nie. Tak dla zwały trochę walnąłem, ale... Dobra, dobra, tam zawsze będziesz w dupie. Ty. Dobra, wchodzę na górę. Więc kapitan nas sprzedała. Dogadała się z tymi gnejkami. Nigdy bym w to nie uwierzył. To one za tym stoją. Kapitan, kierowniczka naukowca Chalmers i ta cholerna kucharka Elsa. Może sprawdzimy kapitan od portu w latarni morskiej. Ktokolwiek wejdzie na pokład tempestusa, musi wiedzieć, że to był kapitan. Ja nie mam w ogóle HP! Wow, ale wyszedł! Wow. Umieram. Kurde. Co jest? Co to jest? Czemu to ma jakąś tarczę? Oni mają jakąś tarczę. Ty nie żyjesz? No ja... Nie mam całe moje... No nie wierzę, nie no. Ale La Meriada poleciała. Tam mi się wydaje, że coś tam było powiedziane na temat tego, że musimy... Gdzie my jesteśmy? No naprawdę jesteśmy w remizie. Dobra, to wracamy w takim razie. Bo widzisz, tutaj są też te... Też te główienka, tylko że tu znowu potrzeba byłoby latarki UV, żeby to ogarnąć. Ciekawe, czy będziemy mieli w jakimś późniejszym etapie właśnie latarkę UV. Dobra. Idziemy zniszczyć te potwory, znaczy te wampyry. A nie, bo tu jest... Zobacz, to jest kapitan. Kapitan... Co się dzieje? Oikonomu. Co? Nie wiem, ja wchodzę w jakieś gówno, dobra. Tam jest kapitan Oikonomu, ona daje im tą tarczę. Mhm. Chyba ona jest słaba, tylko że... O kurde, faja. Mogę tak bez... Najpierw ją zabij? No, jak się uda, to tak. O, tnij ją, dobrze. Tnij, kołkuj. Dobra, łatwo z tobą. Co się dzieje z tymi animacjami? Czemu ja robię kołek w serce podwójnie? Dobra. Wciąż żyjemy. Właśnie, coś z niej dropnęło? Kanion. Super, jakieś strzelba na 8 level. No, ale może będzie lepsze w sumie od tej mojej. Ale no, czemu moje wyposażenie jakoś tak nie działa? Matko, co się dzieje z tą grą? A ja? Ty masz co jakiś czas takie... Nie. Nie, no nie mam nic takiego, ale mam wrażenie, że czasem nie działają mi przyciski w tej grze.
Coś powinno... Ktoś klikał, żeby coś zrobić, nie mogę, nic się nie dzieje, kurde. No, musimy tam wrócić, tam gdzie byliśmy. No to możemy... O, tu jest jakiś wampir jeszcze. Dobry? Mam cię. A, masz mnie. Nic mnie nie masz. Mam ciebie. Ola. Dobra, dobra. Mamy go. No, ale jeszcze ktoś tam został. Ktoś na dole się tam zbagował chyba. Jaki jest w ogóle nasz cel misji? Poszukaj analizatora widma w kapitanacie portu? Czekaj, co? Gdzie są? Rozczarowujące. Latarnia morska to jest kapitanat portu? Nie. Ej, chodź, bo przyszli. No to trochę nie ogarniam, co mamy, gdzie mamy teraz iść. Ta mapa jest w ogóle nieczytelna, jak to się tam... No weźmy jeszcze raz na górę, może coś tu będzie. O, skrzynia z opatrzeniem zamknięta. Otwieram, Petrykę. Mhm. Dobra, jakieś gówno w niej było. Ale ja przykład, 725 tego. Kapitan nas sprzedała, biorąc pod uwagę, teraz wiemy, następnego ranka władza sypialni została zamknięta na łańcuch, padło kilka strzałów, a potem zapadła cisza. Okej, okay, a jakby chciałem się dowiedzieć, co mamy teraz w tej chwili robić. Zostało nas tylko 6, Majers powiesiła się, gdy wszyscy spali. Potrzeba się motywacji, wyszliśmy na zewnątrz. Radio nam nie działa. Nie wiem, nie ogarniam tego, co mamy robić w tej chwili na mapie. Wydaje mi się, że to chyba coś koło tej latarni morskiej jest zaznaczone, ale czy to jest nasza misja, to nie wiem. No dobra, no czekaj, no tepnijmy się do tej kryjówki. Tej, którą mamy tam nad tą latarnią. I przejdźmy się, zobaczymy, czy tam Ariata. Się... Heritage. Heritage. Ariata Gnerocka. Przy okazji można sobie uzupełnić zapasy, jak już tu jestem, nic sobie uzupełnię, czemu by nie. Tego nie uzupełnię. Kapitanat portu, co to jest w ogóle kapitanat portu? Co to znaczy? Nie znam się na żegludze. Znaczy na słownictwu żeglugowym. Kapitanat? Nie. Spróbujmy się domyślić. Znaczy, no, znaczy no, mamy latarnię morską, ale nie wiem, czy jest kapitanat. Kapitanat portu. To coś gdzieś obstawiam, że ktoś koło portu pewnie. Kapitanat, to tam może kapitan syczyluje bombę. A, no tak. I tam pewnie chlabrowary. Stary chlabrowary. Stary klary. Fajnie. Czemu po takich nawet dupianych kamyczkach się nie da wejść? Chyba to trochę się da. Czemu tu wszędzie akumulatory leżą? Ja pierdzielę. Tak, te losowe akumulatory są piękne. Gdzie ty tam strzelasz? Na górę jeszcze wszedłem. Nie wiem, kim jest. Porno zwiad. Jestem niewidzialny, bo ja. Wiem. Coś się używają z celu na... Widziałem właśnie przed chwilą przede mną, jak się zrespił się typ. Ej, dobra, bo jest drama. To się chroni. Wow, ale tu jest burdel. No, jest trochę burdel, bo oni się porespili. My na moim oczach się chłopi zrespił. Wołałem gówniaczka. Ja, bo oni ciągle sobie wysyłają kurde helpa. Wow. Mgliste dzicie? Kim wy jesteście? Wąt z wami. Dobra, gin tam. Przyjdzie nas więcej? Ktoś jeszcze jest? O, już nie. I co? To co, strzelamy wkłada?
Nie, już nic sobie nie strzelę, bo zaraz już poumieram. A czemu? Uuu! Ale jeśli ktoś zginie, cała reszta ma kłopoty. Razem. 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 No dobra, jesteś wokół tej latarni. Aha, musimy jakoś podejść bliżej. Nie wiem, czy to jest to, tak szczerze mówiąc. Być możliwe, że tak, bo przecież wcześniej to nie było wrogów, a teraz są, więc... Jeśli wyjdziesz! No dobra. Pójdźmy dalej. To jest wyjście? Biuro kapitanatu. No tak, to jest tutaj. No to kapitana czyniącego bombę znajdziemy tam. Mamy oczywiście wampira, bo jakby inaczej. Za pomocą tego sprzętu będziemy mogli namierzyć człowieka widmo. Dane załogi. Reeves i Eaton. A, dobra. Dobra. Hej, tu Anna. Słyszysz mnie? Nie. Jebana pogoda. Ale wasz sygnał odbieram bardzo wyraźnie. Dobra robota. Czemu też? Następnym razem człowiek widmo otworzy gębę, namierzymy go. Ale sprzęt musi być na chodzie. Słyszysz czemu mnie? To? Kurde, chcę coś powiedzieć. To nie jest normalne. Było w kwadratowym tym. Kurna, nie znowu. Nawiasie. Złóżmy to wszystko do góry. Wiesz, to może pewnie jest friendly fire. Friendly ten. Nie mogliście sobie odpuścić, co? O, co tu dzieje? Wow. Ty, to... Co się dzieje? Ała! Patrzcie, do czego mnie zmuszacie. Coś złego się dzieje? Nadciąga burza. Moja furia. Latarnia jest skończona? Tak, twoja kara, zaraz się tu wywalisz, bo jesteś słaby. Twoja stara. Prosiliście się o to. Ale że o co? A to tutaj kradnę kombinerki. O, zestaw pierwszej pomocy. Pomogę. Promień UV. Ty, promień ultrafioletowego wyzwala intensywną wiązkę światła, która paraliżuje wampiry. Można wystrzelić szeroki promień z biodra lub wycelować przez muszkę, by... Użyć skupionego promienia o dużym zasięgu, który działa szybciej. Choć światło ultrafioletowe miało służyć do zabijania wampirów, być może w Redfall znajdują się jeszcze inne rzeczy przydatne na nie. Okej, czyli to jest jakaś nowa broń w takim razie? Dobrze, to rozumiem? Tak. Trzeba mieć osobny ten na ten ultrafiolet? Tak. UV Meduza. No, ja sobie wezmę zamiast tego. Zamiast perki póki co. Jak to działa? No. Matko, czemu tu też ma jakieś 144p? Co się dzieje w ogóle z takimi herpeksami w tej grze? Taki czas są. No. Myślałem, że przyszedł tu jest jakiś dildo. Kurde, no, z tej strony już tak nie wygląda. No. Tak z jednej, no. Tak, no masakra. O pierdziela. Nie wiem, czy my w ogóle tu mamy wchodzić. Czy mamy tu wchodzić? Pokonaj groma. Gdzie jest grom? Otwieram wytrychem coś. Ty otwierasz skrzynię. Ej ty, bo to... O Jezus, co się przyszło? Nie, dobra, może i nie, ale... No, walę w niego UV-ką. Nic to mu nie robi. O masakra, nic. Tu jest grom! Tak to się robi. Tu jest grom. Dobra, słaby jest. Ale tu ma bicepsy. Chodzisz na siłownię? Ćwiczysz coś? Co on robi, ej? Daj, zabij go. Wow! Tam się zginąłeś. Ale w sumie z walką, więc... No w sumie tak. Więc dobrze powiedział. Burze groma. W miarę jak wykonujesz kolejne misje i niszczysz wampiry, gniew wampirzych bogów Redfall wzmaga się i uwagę przedstawia wskaźnik, który po wypełnieniu przywoła burzę groma. Znajdź schronienie i zniszcz go. Matko. Specjal kassa, ty automatyczny karabin szturmowy. Uuu, jaki dobry, ale pewnie kurde jakieś wolnoszczelne. Co to jest? A, bo to jest samopowtarzalne. No, a dobra, no okej, w sumie... A, pogram sobie nim, zobaczę jak to działa. Chyba generalnie ta latarka UV jest mega do dupy. Nie wiem, w ogóle to jest tutaj. Ja jestem mega słaby. Dobra, to misje. Doszli do domu Billa. Nie to. Weź dane analizatora widma. Okej, czyli no naprawdę musimy znowu zejść na dół. To masz ammo i w sumie różne rzeczy, no boże. Czekaj, bo ja nie zabrałem z tej skrzyni w ogóle tych rzeczy. O, jest popierny pukiel.
resztę? No to ja to spoko. A ja kolejny tężec dostałem. Kolejnego tężca dostałem. Ty, ale jest lepszy. Jaki jest lepszy. I skaczemy stąd? Na X-ie moim? Ty, w sumie można skoczyć, no. Lepiej nie ryzykować. Nie, no trzeba skoczyć. Zbierz upiorny pukiel. Gdzie on jest? Tam dalej. A, tutaj, no dobrze, rzeczywiście. Dobra, czekaj, to odsuń się. No. Nie, nie, czekaj, tu go zostawię. Skaczemy? No oczywiście, że tak. O, oh, jumper. Który jumper wleciał. No i piękna, piękna sprawa. Dobra, jest analiza. Jezu, nie mam pojęcia co to było, ale chyba się udało. Do zobaczenia z powrotem w remizie. No to wracamy, już wracamy do remizy. W tym razie będziemy tutaj dłużej i trężyć. Paweł Jumper wleciał na rejon. No ale Paweł Jumper z latarni to było coś. O, witam. O, witam. Dobra. Oddajmy. A nie, w sumie już ten quest to się sam oddaje, zapomniałem. A to weźmy kolejny po prostu quest, a zaczniemy go zrobić w następnym odcineczku. Ty, no i zobacz, teraz się kolejne questy już odblokowały. Teraz się połączyły. Teraz się wątki połączyły w ogóle. Człowiek widmo. Udało ci się zlokalizować leże człowieka widmo przy pomocy sprzętu radiowego. Bo tworzyć przejście do leża musisz zebrać czaszki trzech wampirzych poruczników. O nie! O nie! Czemu ta gra w ten sposób działa? Ale co? A, bo my je straciliśmy właśnie. Nie, no żeby zebrać te czaszki tych wampirzych poruczników, to my musimy robić misję kryjówek. Żeby zebrać czaszki. No. A ten z tym doktorem o co chodzi, z tym doktorem Huntem? Ten znowuż ma jakieś... Czołował swojej decyzji, lecz był zbyt zawstydzony, by poprosić o pomoc. Poszedł na cmentarz, by samemu odzyskać zegarek swojego ojca, od tamtej pory nikt go nie widział. Co to jest w ogóle za quest główny, stary? On dał nam ten zegarek, żebyśmy go położyli na grobie, po czym teraz poszedł po ten zegarek i je wrócił. What the hell? O co chodzi w tej grze? Nie, ale w ogóle, no jak może być ten wątek z tym zegarkiem tak samo ważny, jak w ogóle ogarnianie całej tej sytuacji w Redfall? Z tym człowiekiem widmo i tak dalej, no dlaczego? Nie wiem, nie mam pojęcia. To się też połączy, okaże się, że jego stary to jest człowiek widmo. Może doktor Hunt jest, nie wiem, człowiekiem widmo, nie wiem. Będzie twist, kurde. Dobra, weźmy po prostu tą misję. Musicie nam pomóc. Doktor Hunt poszedł sam. Podobno skontaktował się z nim jego ojciec i wzywał pomocy. Mówiłam mu, że jest nierozważny, ale nie słuchał. Nie powstrzymaliśmy go. Znajdźcie go, proszę. Modlę się, aby nic mu się nie stało. A ty się zapytam tego, Tipoza. Tak, no. Pani Tipoz. Pani Tipoz. No dobra, widzowie, będziemy kończyć w takim razie ten odcineczek. Nam trochę zeszło, jest trochę powycinany ten odcinek, bo nie chcieliśmy wam pokazywać całej tej podróży, którą znowu robiliśmy od tej remizy do tego kutra, czy tutaj łodzi. Więc po prostu zobaczycie, skrócono nam troszkę wersję, ale my już tak będziemy kończyć. No, leci to jak leci. W kolejnym odcineczku sobie znajdziemy doktorka. Nie wiem, mam wrażenie, że też w ogóle ta misja będzie tak krążyć cały czas wokół tego. Potem się okaże, że jednak, o nie, że jednak żałował, że dał nam tą strzelbę. Oddaj mi strzelbę. Będziemy musieli oddać mu strzelbę. To tak wygląda trochę, że to tak w ten sposób ma działać. Ale to, że musimy do misji głównej mieć te trzy czaszki wampirów, których trzeba robić z mega dupianych pobocznych misji, to jest coś niesamowitego. To jest tragicznie rozwiązany taki sposób fabuły. Już opowiadania fabuły. Bo to cię specjalnie zmusza do tego, żebyś robił jakieś poboczne rzeczy. Jakieś sztuczne wydłużanie czasu gry. Nie lubię czegoś takiego. No ale nic, będziemy o tym myśleć w kolejnym odcineczku, a w tym już będziemy się żegnać, także dziękujemy bardzo za oglądanie. Pamiętajcie, że jeśli się podobało, zostawcie łapeczkę w górę, zostawcie subika i widzimy się w kolejnym odcineczku. Na razie, cześć. Siemano.